Cześć, siema, z tej strony Sweat, gramy dalej, kontynuujemy naszą przygodę z Divinity Original Sin. Zachód mapy mamy zrobiony, północ mapy mamy zrobiony, został nam wschód i parę zadań pobocznych i głównych. Wychodzimy przez tą bramę wschodnią. Dobra, Legion, ciebie też pozdrawiam, łowcy źródła, też cię pozdrawiam, otwierać bramę. No, to otwierajcie. Dobra, mamy bramę, możemy wychodzić, poszedł jakiś tutaj auto zapis, jak zwykle przepiękny teren, jak zwykle kolorowo, pięknie, romantycznie wręcz, póki oczywiście nie ma nieumarłych. O, no właśnie, może sobie pójdziemy tutaj pełno trucizny, tutaj pełno ognia, tu widzę jakieś drzwi, dobra, próbujemy najpierw tu. Mamy kolejny zapis. No co tu możemy zrobić? Tak, pierwsze co przychodzi do głowy, to Jahan, bierzesz swoją laskę. Tą laską po prostu ładujesz ten teren tutaj. Jak przywalił! Jak przyładował, aż dźwięk po prostu poszedł gdzieś tam. Jesus, kiedy to... No i proszę, jak ładnie zagasło. Otwierajmy, patrzmy, co tu jest. Granat mrozu, może dajmy go Scarlet. Tutaj mamy zwój zaklęciem świetlik, dajmy do Jahana. Tu mamy kolejną beczułkę, mała perła, to weźmiemy sobie jako Roderickowi. Dobra, tu mamy jakieś kolejne beczki, nie beczki, skrzynie. Nożyce, dziękuję, nie potrzebuję. Ziemniak wezmę, drewniana skrzynia. No dawaj, poza zasięgiem, nie żartuj. Jak poza zasięgiem, to sobie wejdę z tej strony. Aha, rzeczywiście nie można tu przejść. Zablokowana ściana. Ale jajca, dobra. Tam widzę jeszcze jakieś beczułki. Też przydałoby się je tutaj pootwierać. Wszędzie są pułapki, wszędzie są miny. Matko święta, oni wszyscy na nas tutaj polują. Przywołanie żywiołaka lodu. Fajnie, Jahan, zabieraj. Szybko idziemy. Nie ma trucizny. No i dobra, jakoś nam się uda... O! Kolejna pułapka, uważajcie. Ekipo, o ho ho, jakiś motylek tutaj lata, mamy drzwi. Kurde, wszędzie, wszyscy na nas zostawili pułapki. Nikt nie chce, żeśmy się tutaj przedostali. Ląd. Ląd to pewnie właśnie do jakiegoś granatu. O Jezu, prawie bym wszedł. Pułapkę ziemniaka zabieram. Tu nie ma nic, ale tu widzę coś. Coś widzę na ławce. Jest klucz do tylnych drzwi do ogrodu. No to chyba właśnie do tych drzwi tutaj. Uważaj, Roderiku, nie wejdźcie tylko w tamtą minę, bo was po prostu pozabijam. Dobra, idziemy koło pułapki, śmiało. Śmiało, ekipa. Dobra, przeszli. Poszły punkty doświadczenia, już wiem za co. Granat mrozu. No jeden ma ta. A to weźmiesz sobie ty, Roderiku. Zaraz, coś sobie przypomniałem. Butelka wina, nie, tego nie chcę. Dobra, Roderick i granat mrozu, bierz przedmiot, granacik mrozu, ostatnio dodane, jest. I właśnie. Wchodząc w ekwipunek, widzę, że mamy to. Księga umiejętności, przywołanie Nika za ostatnie zadanie, które żeśmy zrobili z tym bezgłowym Nikiem. Pamiętnik Nika to czytaliśmy, ale nauczmy się tej umiejętności. Przywołanie zombie Nika, tego się właśnie nauczyliśmy. Przywołaj zombie Nika w promieniu 15 metrów na czas 30 sekund. Ataki Nika, to jest ciekawe, zadają miażdżące obrażenia i mogą zarażać chorobami. Jego unikalne zdolności mogą wywrzeć na tobie wrażenie lub przyprawić cię o mdłości w zależności od tego, jak dobrze znosisz widok latających kończyn. Możesz skorzystać tylko z jednego przywołania jednocześnie. Dobrze! Mamy więc przywołanie Nika. Jahan, ty tu nazgarniałeś od nas parę czarów, jak właśnie chociażby przywołanie żywiołaka lodu. Żywiołaka ognia już mam, to się przyda. I zwój zaklęciem świetlik, okej, no. Świetlik to ty masz, ale zwój zawsze czemu? Nie Scarlet jeszcze, wybaczcie, ale no niestety gdzieś to kiedyś też trzeba wszystko uzupełniać. Najlepiej wydaje mi się na bieżąco, bo kto wie, czy nas tutaj nie będzie czekać jakaś walka. Coś się zatrzęsło w tych ogrodach. Niby ładnie, niby kolorowo. Tutaj mamy jakąś roślinkę do zebrania. Dobra, idźmy do tych ogrodów. Tutaj widzę pełno ognia. Zobaczcie, co tu się dzieje.
Obumarłe ogrody. Ho, ho, ho. My mamy telekinezę, więc ja sobie tutaj tak stanę leciutko. Klucz do królewskiej zachodniej skrzyni biorę. Ciężki tasak tego. Srebrną strzałę też wezmę. Grot wezmę. Zobaczę skrzynię, zobaczę drugą skrzynię. I mogę sobie śmiało stąd odejść. I grot, i grot, i grot, i grot. Teraz tak, z grotu to ja mogę coś wytworzyć, bo jak mam taki grot, to możemy połącz z... Na przykład mam takie kijki na strzały, ale nie wiem, czy mam wystarczające umiejętności. Niestety, ale to możemy dać naszej wybitnej wręcz uczniczce Bairdotr, która już tych strzał też trochę nazbierała. Ona też tu ma już taką jakąś fajną umiejętność karma ocalałego. Coraz lepsza ta jest drużyna. Postaci poziom 8. Przydałby się jeszcze jeden skok. Czuję, że może być troszkę trudniej tutaj w międzyczasie. Tutaj taki jest niby klimat, co? Taka mgiełka. Przydałaby się jeszcze tutaj odpowiednia muzyka. No mamy jakąś skrzynię. Wschodnia królewska skrzynia. No bez jaj. Scarlet. Otwórz wytrychem. Bingo, bingo. Scarlet jest dobra. Podarta szarfa niezidentyfikowana. Jak zwykle wziąłem przez przypadek wszystko. Chciałem zrobić identyfikację, ale nie ma tego złego. Zobaczymy sobie tutaj. Kosa rolnika dwuręczna. I tak nie będziemy używać, ale naprawdę jest niezła. Podarta szarfa. No właśnie. Kowalstwo i plus 26 punktów wytrzymałości. I jeszcze sztabki żelaza. No to czekajcie, rynsztunek. Ty tu masz tak, odporność na ziemię. To nie to. O właśnie, to tutaj. Nic tu nie mam z tego. Szorty z Andalora, które nic mi nie dają. Dlatego sobie weźmiemy to. Jak to wygląda? No, nic się tutaj za bardzo nie zmienia. Kowalstwo plus 1, 26 punktów wytrzymałości. Dzięki temu chyba możemy sobie tutaj, ale na razie nie mamy takiej, też tu możemy to naprawić. Co jeszcze? Tu też może. Szkoda, że jak tu się jednak, na przykład w takim Skyrimie podoba mi się to, że jeżeli korzystamy z jakiejś umiejętności, to ta postać bardziej się uczy. Tutaj tego niestety, nie ma i szkoda. I powiem wam szczerze, wielka szkoda, ale przyda się tu rzeczywiście parę rzeczy ponaprawiać. Dobrze, że ten młotek do naprawiania się nie psuje. Mhm. Dobra, od razu weźmiemy sobie wszystko delikatnie. O, to już dosyć zużyte buty. Ponaprawiamy. Nie wszystkie musimy naprawiać. To troszkę. Potem rzeczywiście będzie jakaś kupa. A my nie będziemy mieli tego wszystkiego naprawionego. No, ten ci się na pewno przyda. Trwałość musi... Ten już ma połowę. Kurczę, właśnie, czy my nie mamy jakiejś szaty? No niestety, nie mamy. Nie mamy. A możemy dać ci te gacie na razie. Bardzo śmieszne, ale są. Dajesz, dajesz, dajesz. Laskę też można trochę naprawić. Laska ma dużą wytrzymałość, widzę. To ma też, to ma też, to ma też, to ma też. Została nasza łuczniczka. To jej jeszcze ponaprawiamy sprzęt. Jak już naprawiamy, to już lecę, to już lecę. O Jezu, już lecę ostro. Widzę, że karwasze buty to najbardziej się zużywa. Pewnie najrzadziej też to wymieniam, bo znajdujemy nowe sprzęty, ale niekoniecznie takie właśnie co tu. Okej, mamy to. No to lubię takie klimaty. No mapę jak zerknę, obumarłe ogrody, no są obumarłe w cholerę. Tu mi się nie do końca podoba, tam jest dużo ognia. Poczekamy z tym na razie. Stos drewna, drzazgi. No one też pewnie do czegoś będą przydatne. Kłoda to już wiem, to właśnie można zrobić z kłody chociażby promień strzał, ale mówię, no, czy warto do końca, to nie wiem. Zaraz sobie wejdziemy tutaj, moi drodzy, albo nie, teraz sobie tu wejdziemy. Scarlet, masz tych wytrychów trochę, otwieraj. Wytrychów ma, przydałoby się jeszcze pełno narzędzi do rozbrajania pułapek, a z tym jest niestety gorzej. Dobra, wchodzimy tutaj.
Zobaczcie, cudnie. Wręcz ohoho. No właśnie, jak się pozbyć takiego wyładowania? Wiem, że... O kurde. Ja pierniczę, no poszły wszędzie pułapki. Roderick, czekaj. Roderick na razie sam. Need to unlock this somehow. Oh shit, tu mamy jakiś klucz. Klucz do drzwi ogrodu, dobra. Scarlett, też ją trochę tutaj... Ja pierniczę, no. Zobacz, czy... nie mogę wytrychem, czyli musimy znaleźć jakiś klucz. Fuck, musi być gdzieś jakaś też dźwignia, która to do jasnej cholery... Gwoździe, młotek, skrzynia w domu z pułapkami. No to już dobra, to już wiem. Nie no, po prostu cudnie. Tu nic nie widzę, tu też nic nie widzę. Same pułapki. Co to za chata? Tu jest dźwignia, dobra. Powinno przestać. Ja pierdzielę. Czujecie to? Czy wy to, kurde, czujecie? Gwoździe mi się przydadzą. Zobaczę, co tu jest jeszcze. Weźmy więcej tych gwoździ. Młotek to ja już nie potrzebuję. Na co myśmy tu stanęli, że to się tak uruchomiło? Jeszcze jedną rzecz bym, wiecie, co chciał. Chodź tu, Jahan. Może na razie ta dwójka niech idzie. Weźmy Jahana. Jak to zrobić? Jak to zlikwidować? Woda mi chyba nic tutaj... Czy woda coś mi da? Czym piorun, kurde? Czym piorun? Czym zlikwidować piorun? Wiecie, o co mi, kurde, kaman? Anuluj. No, woda mi nic nie da. A jednak, nie. Look out, I see a trap nearby. Jeszcze możemy tutaj spróbować zapalić to badziewie całe. To nic nie daje, możemy to spróbować zamrozić. Ale też chyba to nic nie da. No właśnie, no właśnie. Już wiem, jakiś awatar burzy sprawia, że cel staje się odporny na porażenie prądem i ogłuszenie. Atakując... Dobra. No nic, pójdziesz ty, Jahan. Weźmiemy go od razu tutaj. O, właśnie w ten sposób. No, on zaraz przestanie być odporny na to. Dobra, zostaw te beczki. Na szczęście tamten nasz nie dostaje. Ja pierniczę, za dużo tutaj się robi kombinacji alpejskich. Ta nasza na szczęście nie dostaje, ale wcale mi się to wszystko nie podoba. Ty stój tutaj przy tych pułapkach. Ty, Jahan, idziesz jakoś. Obyś ty następny pułap... Jezu, wszędzie są pułapki. Jesus Christ. Granat wstrząsów. No, nikomu nie... A może dasz? Dobra. Skrzynia w graciarni. Zablokowane. Fuck. No to tu mi jest potrzebna Scarlett. Ruszaj się. Idziemy. Będziemy pojedynczo przeładzić. No nie ma innego możliwości. Dobra, jakoś tędy przeszła. A ty, Roderiku, dźwignia. Dokładnie. Scarlett, ty pozbierasz te tutaj skrzyneczki. O! Kurde, jedna zamknięta, druga zamknięta. Wcale nie fajnie. Scarlett i Jahan razem. No tak wyszło. Jahan, wiesz co zrobić. Teraz już świetlik. Tam widziałem, bez sensu użyłem tego awatara przed... Chwilę poczekamy. Zaraz przejdzie. Pusty granat. Klucz do skrzyni w graciarni. Dobra, o kurde. Ale jest okej. Okay. Pusty granat, beczka.
Nie ma nic. Zapiski Chochlika. O, tu jakaś ciekawostka. Bez wątpienia zginął rozerwany przez nieumarłych. Dzięki ci za ten wspaniały dom, o dobry kowalu. Rozpaczliwie potrzebuję miejsca, w którym prosty majsterkowicz może się poczuć bezpiecznie i w końcu wziąć swój los we własne ręce. Miejsca, z którego zamieni straż w krwawą miazgę. Bum! Kurde, niedobrze, niedobrze. Teraz ta trucizna jest wszędzie. Fuck. O kurde, Jahan, leczysz. Wcale mi się to nie podoba. Tych pułapek tutaj, kurde, masakrycznie dużo. Ja pitole. Dobra, ona już zdrowa. Teraz Jahan. Dajesz. Chodźcie tu w dwójkę. No nic, spróbujemy. Spróbujemy raz jeszcze. Kurde, tu czaszki, nie czaszki, wszystko tu jest. My will is strong, my aim is true. No i dobra, to co bym chciał, to coś tu zrobić takiego. O właśnie, o shit. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to. Czy jesteśmy w stanie to jakoś szybko przejść? Szybki zapis, no i tyle, no. Zobaczmy. Look out! I see a trap nearby. Dobra, coś tam się udało. No i musimy się leczyć znowu. Szkoda mi tutaj na zatrucie brać. Bo myślę, że są w stanie to po prostu przetrwać. Zaraz ci tutaj dowalę. Będziesz miała moc. Ja pierdzielę, nie podoba mi się to, kurde, wszystko tutaj w tej chacie. Po co ja się tu w ogóle do cholery wybrałem? Tam jeszcze jest jakieś pomieszczenie. Pytanie, czy warto tam nic, kurde, nie widzę. Chociaż kto wie, może tam jest klucz. Może jest, może go nie ma wcale. Wyszukiwanie, jest beczka. Jesteś w stanie tu jakoś przejść? Niekoniecznie, z jednego pomieszczenia do drugiego. W tamtym coś, tutaj lepiej, kurde, coś mi się wydaje, nie przełazić. Chyba musimy wrócić, moja droga. Tu jeszcze widzę, jest jakieś wejście, przejście. Ja pierdzie. Dobra, Jahan, jakoś dałeś radę. Beczka, młotek niepotrzebny. Kasa się przyda. Tu nic. Strzała wybuchowa. Dobra. Tam jeszcze coś, kurczę. Dobra, tu i tak musimy przejść. Oj, malutka, dajesz. Nie wiem, czy to wszystko jest warte tutaj zachodu. Skarlet, używając magicznej kieszeni, zabiera klucz od Jahana i otwiera skrawki skóry. Ja pierniczę, to w ogóle nie było warto. To w ogóle chyba nie było aż tak warto. Shit, Jahan. Jahan, znowu musisz leczyć. Dobra. Przejdziemy jeszcze tędy. Tutaj bokiem. Okej. Okay. Stójcie. Jesus, tam jest Roderick. On już tutaj. O. Huh. Nie wiem, czy ten klucz nam tutaj się przyda do tego. Skrzynia w domu z pułapkami. No ta akurat jest, kurde, zamknięta. Tam jest jeszcze to jedno pomieszczenie. Pyk, pyk. Oj, Jahan, jeszcze siebie musisz uleczyć, nie ma bata. Into the fray once more. Okej, ja pierdzielę, nie wiem, czy to było warto, naprawdę nie wiem, czy to było aż tak warto. As good as a new penny. Skrzynia z domu, w domu z pułapkami. Czy gdzieś jeszcze powinien być klucz do takiej skrzyni? Tu jest jeszcze pułapka.
Widzę go. Klucz do skrzyni w domu z pułapkami. To byśmy mieli wszystko. To czekajcie, czekajcie, czekajcie. Już wiem chyba co... Może wiem co zrobić. Bo on ma przecież tą fajną taką... moc. O! Wziął to sobie. To jeszcze otworzymy tą skrzynię i spadamy stąd. Ja pierniczę. Dobra, na razie cię odczepiam stąd. Okej. Zobaczymy, co tutaj jest. O, to może już było coś warto. Wziąłem wszystko, idziemy. Idziemy, idziemy stąd, ekipa. Nie ma co. O, bumarłe ogrody. No bywa szlak, jakiś dom z pułapkami. Czary, mary. Tyry, dzikie węże. Ajajajajaj. No i co mamy? Kusza. No i kusza mi, kurde, wcale niepotrzebna jakoś tutaj. Strasznie. Jest ok. Esencja wody. To zobaczymy, co nam da identyfikacja. 38 współczynnik pancerza. To możemy dać Jahanowi. Zaraz zobaczymy. Zwój lodowa ściana. Jahan. I to geomancja. Też damy Jahanowi. No, może jednak było warto. Może jednak było warto. Najpierw zobaczmy szatę. No i chyba znaleźliśmy coś fajniejszego. Gruba szata odporności na ogień. 11%, tu wcześniej mieliśmy 10%. Współczynnik pancerza też większy. Luźna, zafarbowana na piękny odcień szata zapewnia maksymalną swobodę ruchu i wygodę. Jej właściciel może się skupić na opracowywaniu szczegółów strategii. No, jak założyliśmy, to dosyć podobna do tej, którą miał wcześniej. No szkoda, że tak niewiele się zmieniło. Ostatnio dodane. Zobaczmy, czy jesteś w stanie się tego nauczyć. Nie możesz się nauczyć. Geomancja nie zostało opanowane w wystarczającym stopniu. Ty masz złoto. Dobra, jeszcze tutaj walniemy. Jeszcze tutaj walniemy jeden czar. Zastępstwo. Ta lodowa ściana. No kurde, Jahan jednak ma aż te czary. Dobre. Roderick. Idziemy. Góra kości. Bierzmy czachę. Tam byliśmy. No tutaj pełno tych kości. O, w mordę, kolec. Mamy walkę. Ha, ha, ha. Może i dobrze. Może i kurde dobrze. Już muszę ich tu inaczej rozmieścić, widzicie, bo Roderick z Jahanem są na początku, co wcale nie jest za fajne. Szkielet, strażnik. Dobra, od razu atakujemy. Okej, ona sobie tutaj już fajnie się usadowiła. Nasza łuczniczka. Nie będziemy tutaj marnować żadnych strzał. Jedziemy zwykłymi. No dobra, pudło, nie pudło, okej. Ty, Jahan, ich tutaj spróbuj zapalić. Okej. Kurde, jednak widzę, że są wytrzymali. To zrobimy też tak inaczej troszkę. Żebyście tutaj mieli troszkę więcej ognia, żebyście się tak pobawili tutaj. No właśnie. I mamy Roderika. Roderick, żebyś tylko mi w ogień tu nie wlazł. Najlepiej jakbyś podszedł sobie z tej strony. Tego gościa swoim mieczem zaatakował. O kurde, pudło? No bez jaj, Roderiku. Dobra, on płonie, więc... Mocni już tutaj są przeciwnicy. To już nie jest to, co na początku, że oni tak padali szybciutko. No i kto wie, czy w tych ogrodach coś jeszcze się nie wydarzy. Dobra, to jest fajne, że ona sobie tutaj zdrowieje, jak dotyka krwi. Na razie nie będziemy, mówię, używać żadnych tutaj mocy, nie mocy. Szkoda, szkoda, wręcz mi szkoda. Okej. Jahan, ty masz tą laskę, więc tutaj sobie bez problemu poradzisz. Załatwmy tego najpierw. No i jeden z głowy. Roderick. Jeszcze raz. O, w mordę, jaki twardziuch, no. Jezus Mario, dobra, po walce ich wszystkich tutaj wyleczymy.
Co za banda wieśniaków. W sumie szkieletów, ale jednak wieśniaków. Zatrucie udało się, ale on się z zatrucia leczy, akurat tu się nie ma co cieszyć. Załatwmy go jak najszybciej. No właśnie. Jesteś w stanie jeszcze w tego strzelić? Aaaa, co ty zrobiłeś? W dupę, kolec. Zamiast uderzyć, to podeszła, moja wina. Muszę zmienić im tutaj kolejność. To nie może tak wyglądać. Najgorzej, że kurde potem... Ha, pyk. Pyk. Dobra. Pyk. Prawie dobrze. Nigdy nie wiem, jak ich tutaj usadowić, żeby było ok. Mhm. No, już prawie chyba. Prawie chyba, ale nie chyba. Ten miał być pierwszy. O! O, 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 o! I to jest dobra kolejność. No i niestety leczenie. Mamy leczenie na wszystkich. Zobaczmy, co tutaj z tych, szkieletów. Nic ciekawego nie pospadało. Zwój zaklęciem awatar. Awatar burzy. Weźmiemy go sobie oczywiście. Gdzieś tu będziemy musieli go ustawić. Ostatnio dodany awatar burzy. No nie mam chyba właśnie tego akurat. Awatar burzy jeden żeśmy zużyli wcześniej. Dobra. Wszystko jasne. Leczymy kolejną. Scarlet, niech będzie. Dobra, ci za tym też będą szli. Już nie wiadomo, gdzie tu kurczę iść, co? Sweet relief. Kogoś tym niepotrzebne. Tam też już nic nie ma. A nie, już tych różdżek też mam tyle, że to się na bank. Nie jestem w stanie tego nawet zużyć. Nasza uczniczka dzielna, proszę bardzo. Zobaczmy jeszcze sobie tą mapę. No jest tutaj co nieco jeszcze do sprawdzenia. Myślę, że to zobaczymy nim. Dobra, kawałeczek się przejdziemy. Kawałeczek. Tu nie ma nic. Dobra, ostatnie leczenie tym razem naszego czarodzieja. Bierzemy Roderika. Tutaj przejścia brak. Zobaczmy, czego te szkielety, kurcze, pilnowały. No one stały, walczyły z nami. Co tutaj mogło się skrywać? Zaraz tam wejdę jeszcze wyżej. Tu już też nic ciekawego, widzę, nie znajdę. Obumarłe ogrody, obumarłe ogrody. Ale mi normalnie informacje. Czekajcie, o dobrze, poszedł to zapis, bo już i tak zrobię sobie jeszcze szybki, żebym to ja wiedział. Czyli coś tu się, kurde, może wydarzyć. Już widzę, nie wiem, czy wy widzicie. Ktoś tam siedzi u góry. Tak czułem, że te szkielety, kurde, one tutaj w jakimś celu do jasnej cholery są. Spróbujemy, co? Teraz sobie wyobraźmy, gdyby to były kurcze filmy, no to to już by było widać, byłby jeszcze lepszy klimacik. How contemptuous you are to venture among the listeners. To behold my lady's bare bones with brazen contumely. The blessed resurrector, he promised me no mortal would dare defy us. And yet you are here, despite the damned and the dead. Kim jesteś? The mighty Diedrich am I, Eartime Knight Commander in the army of the king. Now a sovereign I am too, the Baron of Bones and feudal lord of the undead. It is to me they owe their allegiance, for I have restored them all to life that is not life. Your presence here has startled me, but in the end it matters not. The city of the living will fall, the walls will crumble, the houses shall be tombs, and I, the great and powerful Diederik, loyal vassal of Bracchus Rex still, will rule the dominion of the dead.
No mówię, takie klimaty chyba lubię najbardziej. No fajnie, jakby to był naprawdę tutaj film. Okej, okay, mówisz o wskrzesicielu. Kto to? His name I do not know. Only his intent to raise the long defeated Bracchus. He rose me from the dead, my blessed resurrector. So that the powers that rest in me, the power of a guardian of the king, would permeate the land. All have they risen, the guardians of Bracchus. I, his knight commander, and his horrors too. The ghoul that guards the lighthouse, and the twins by fire joined. Ghoul, co strzeże latarni morskiej, to tego żeśmy chyba załatwili. No to popatrzcie, gdybyśmy załatwili też tego całego Diederika, kościanego barona, to być może ten cały Bracchus, bo myślę, że tutaj gdzieś na tej planszy się jeszcze z nim spotkamy, to przecież o to tutaj chodzi, żeby był boss całej mapy. Może jak załatwimy tego, to troszkę i obrona tego całego Bracchusa będzie mniejsza, no zobaczmy. We welcomed him, the animator of our bones, for his intent is glorious. We welcomed him, because we owe him. You, I don't owe anything but to stop your accursed heartbeat. Chętnie dowiem się czegoś o Bracchusie. Bracchus Rex, he is to you, insolent filth. He was the one through whose veins coursed sorcery more thickly than did blood. And it shall course again, this time, forever. Deep beneath the earth he lies. But soon the very clouds will stoop to his will, and the very heavens he shall command. Hail to the king. Cóż, gościu, było przeurocze, ale chyba będziemy spadać. You shall not, defiler of bare-boned empresses. My hallowed revitalizer shall raise Bracchus Rex and thereby restore sorcery to the land. My own legions grow with the cessation of every heartbeat and the stirring of bloodless flesh and bone. Accept my command. The command of the Baron of Bones, and you shall be a general in my army. Resist, as I know you will, and your skulls will look on through eyeless sockets as the rest of your skeletal remains will be employed to amuse my undead dogs. Arise, my friend. Zaktualizowano dziennik, uwaga. O shit, dobra, zaraz zobaczymy. Plaga żywych trupów. Zmierzyliśmy się z nieumarłym baronem. Wspomniał o kimś, kto wskrzesił nie tylko jego, lecz również innych plugawców. Co więcej, nekromanta ten planuje ożywić króla źródła Bracchusa Rexa. Czekajcie, kogo my tutaj mamy? Nadworny Terromanta. O Jezus Maria, tu widzę nowych zupełnie przeciwników. Ogień miażdżenie. To chyba standard wśród nieumarłych. Nadworny łowca. To samo, czyli tym byśmy byli w stanie, nadworny minstrel, czyli miażdżenie, ogień, tym jesteśmy w stanie ich pewnie jeszcze jakoś tutaj załatwić. Jest ich dużo. Dobra, nie ma co tutaj myśleć, ten jest tutaj najważniejszy, kościany, kurde baron, ale ma życia. Też ogień i miażdżenie. Ty boś może moja kochana uderzyła tutaj w tą dwójkę, co? Nie wiem, czy ci się to uda. Cel zablokowany. Ale gdybyś maleńka... Ile my tu potrzebujemy punktów akcji na to? 5. Raz, dwa, jeszcze nam zostanie. A tu już cel nie będzie zablokowany. Ją usadowimy tu. Dobra. Jakiś chyba mam delikatny pomysł. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Dobra, to nie tyle chodziło o to, żeby ona ich załatwiła, bo nawet nie była w stanie. Ale żeby coś tutaj, kurde, spowodować. Cel jest zbyt daleko. Dobrze, podejdziemy kawałek. Kawałek możemy podejść. Niezbyt daleko, żeby nas też tak nie sięgnęli. Spróbujemy tego dać po naszej stronie. Może się uda. Chyba się udało. Jeszcze odzyskano strzałę. Dobra, teraz tutaj. Żywiołak ognia.
Niech on przystawimy go, kurde. Cel jest zablokowany. To nie. Nie. Podejdź kawałeczek, ty jeszcze też ty. Dobra. Żywiołka ognia ustawimy. No, tu możemy go ustawić. No i tak chyba trzeba. Kurde, tak trzeba by zrobić. Albo gdzieś tutaj bliżej tych. Dobra, mamy żywiołaka ognia. I Roderick. Roderick, ty masz teraz tego. Zombie Nick. On zadaje odmiażdżenia ciosy, więc jego ustawimy tutaj. Będzie może coś przyjmował. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj ma ręce i nogi jakoś. Dobra, jeszcze bym chciał sobie zrobić wzmocnienie. Okej, no i czekamy. Zamrożenie. No, niestety jest na to wrażliwy nasz żywiołak. Jezu, tu jeszcze jest jakaś kobita. Lady Anna jakaś. Dobra, on od zatrucia akurat powinien się leczyć. Ten zombie Nikon ma, widzę, dużo punktów wytrzymałości. Ładują go. Płonięcie już gorzej, wiadomo. Dobra, chodziło o to, żeby on przyjął część obrażeń na siebie. Żywiołak ognia. Teraz tak. Utwórz wokół siebie płonącą powierzchnię, dodana wszystkim wokół ciebie 25% odporności na ogień na dwie tury i usunie efekty zamrożenia i ogłuszenia. To nie. Wystrzel trzy magiczne pociski. To już prędzej. Kurde, ta jeszcze tu jakaś jest. Co ona tutaj ma? Tym nic nie zrobimy. Tego jeszcze możemy spróbować po prostu uderzyć. Tak jest. Kończymy. Kościaniec. Ach. Będą się leczyć. Też kogoś przywołuje chyba. Albo chce mnie przestraszyć. Nie, przywołał jakiegoś szkieleta. Strach, porażka. Tego nadwornego wzięliśmy po swojej stronie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oj. Ładujemy Lady Anna, skoro tu już jesteśmy. Czekajcie, on coś ma jeszcze ciekawego. Dosłownie jego stopa zadaje 104-116 obrażeń od miażdżenia i może zarażać chorobami. To, że zarażać, to okej, ale dużo obrażeń od miażdżenia. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze spróbuję zaatakować. Za mało punktów akcji. Ale może, kurde, nie będzie tak źle. Ci są tutaj przestraszeni. Ten jest przestraszony. Minstrel jeszcze jest po naszej stronie. Tego jesteśmy w stanie sięgnąć. Jesteśmy, ale nie tym. Obrażenia od ognia. Obrażenia od ognia. Podpala. A to wszystkim w zasięgu 2 metrów. Lepiej chyba jednak będzie tak uderzyć. Ten będzie zablokowany. Tutaj sobie, chłopaki, musicie jakoś poradzić. Chcę jedną najpierw wyeliminować. Nadworny łowca. Dobra, atakujmy Tom. Chyba to nie było złe, a jej już niewiele brakuje. Okej, wzmocnijmy się. Czekamy. Tura Scarlet. Ajajajajajajajaj. Czekaj. Czy oni są na jakieś przeszywanie coś? Bo nic tu nie ma. Na truciznę. A na truciznę to wiadomo. Zatruwa cel, no to nie bardzo. Osłabia cel. Oślepia cel. Oślepienie, udało się. Okej, zostawimy ją. Mamy żywiołaka. Bijemy się z tym tutaj. Ocieplenie nie udało się zastosować, ale jeszcze raz możemy go uderzyć. I mamy naszego maga. Kurde, wolałbym nim tak do końca. Dobra, potem będzie Roderick. Na razie kolejnego żywiołaka nie przyzywamy. To użyję.
albo nie bez sensu. Tu mamy czar taki. Kurde, to by było fajne. O właśnie, tak. Żeby w dwójkę dostali. Denik chyba też oberwał. Fuck, ta jeszcze żyje, no bez sensu. Zamroź cel. Zamrożenie, porażka niestety. Nie do końca tu akurat mi to wyszło, no nie do końca. Obrażenie odmiażdżenia, atakujemy. Jeszcze masz punkty akcji. No i git. Oj, to będzie... Kurde, będzie ciężka walka. Żywiołaka przysłał. Żywiołaka mrozu. Mhm. Turanika. No myślę, że sobie już Niku poradzisz z nią tutaj. Tak jest. Dobrze by było, żebyś tu podszedł jak najbliżej, go zablokował ile się da. O Jezu, nie po ogniu, nie po ogniu. Nikt chyba niedługo padnie przez to wszystko. Aja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 j
pewno pudło. Pięknie. Teraz już nie. His sword came down and down with the dragon. Hey, hey, hey. His sword comes down and down you'll go. Kurde, ten niby po naszej stronie, ale on tam niewiele coś robi. No w końcu coś udało ci się też zablokować, widzę. Halo? No, już myślałem, że mi tu gra zawisła na dobre. Na amen. Nadworny minstrel. Nadworny minstrel. Nadworny łowca. Tam jest blokowany. Tam jest blokowany. Tam jest blokowany. Tego już nie ma co tutaj wymyślać. Kurde, jakby się temu udało. Nie wiem, ale może, Ten żywioł jakby się przydał po naszej tutaj stronie. Się chyba udało. Exactly. Pięknie ten zgarnął, ładnie. Żywioł będzie po naszej stronie, to już widać. Oh yeah, chciałbym ci powiedzieć I love you. Pięknie, trafienie krytyczne poszło od tylca Tura Jahana. Na razie to ty, Jahan, spróbuj po prostu obrażenia od ognia temu tutaj kolesiowi. Ajajajajaja, jeszcze raz coś by się takiego przydało, żeby go załatwić, ale już nic takiego nie mamy. Porażający dotyk. Spróbujmy tego jeszcze. Ogłuszenie, ładnie. I w ten sposób ich, o, eliminujemy z akcji. Jezus, co to za koleś? Jeszcze raz, Roderiku. Jakby się udało, to jeszcze raz, ale niestety widzę, że już się nie uda. Oho, pomyślał, nic nie wymyślił. Dobra, nie jest groźne. Kurczę, nie jest źle, no oby się tylko chłopaki nie rozkręcili. Ale póki co, o proszę, póki co jakoś idzie to wszystko nam. Trochę szkoda zombie Jacka, żeśmy go tak... Ja mam nadzieję, że on się jeszcze będzie mógł pojawić, jak nie w tej walce, to w następnej. Oj, Scarlet! O Jezu! No tak, ten jest przez chwilę po naszej stronie. No dobra, Scarlet, musisz zrobić coś w tym stylu. Chociaż jednego weź wyeliminuj. Dobra. Jeszcze by jej się coś przydało. Dajmy jej tego sera trochę, niech ona sobie tutaj to spożywa, dokładnie. Proszę, tutaj kolejny padł. Ten jeszcze jest ok. Ten minstrel już też chyba się wywrócił z podpalenia. Został nam tak, nadworny łowca, nadworny kryomanta, nadworny terramanta. Spróbujemy tego podjarać, tak jest. Tak jest. Nie wiem, czy on jeszcze jest w stanie uderzyć. Niestety nie. Dobra. No długie te walki. Te
Walki niestety już wszystkie są tutaj mega długie. Dobra, ładuj. Kurde, tamten nasz żywiołak już też padł. Szkoda trochę. Nie mamy... Mamy jeszcze jednego żywiołaka. Przyda się. Przyda się nam jeszcze jeden. Przyda się nam jeszcze jeden gdzieś tu na przykład. Dobra. Roderick. Jeszcze raz. Coś w tym stylu. I czekamy. Kolejny padł. Z podpalenia. Dobra. Trzeba uleczyć Roderika, widzę. Coraz częściej Roderick blokuje strzały. To akurat dobrze. A tego możecie bić. On trochę tutaj jest po to, żebyście właśnie w niego ładowali. A tam dwa pudła poszły. No jeszcze jedno pudło. Tak, brawo. Super. Tura żywiołaka ognia. Ty, młody, atakujesz tego zioma. Niech płonie. Niech płonie ten gnojek. Kolejny wyeliminowany. Punkty doświadczenia zdobywamy. Scarlet. Tak jest. Tak jest, Scarlet. Jeszcze cię uleczymy trochę. Nie musimy. Nie musimy, nie musimy, nie musimy sobie przejść troszeczkę tutaj malutka. Może jeszcze tu, o. Tak, żebyśmy mogli go zaatakować od tylca. Aż się cieszy. Jak się uda, to trochę może tego też potraktujemy tak troszkę dziwnie. Świetny granat, na razie nie trzeba. Od przeszywania. Zmarnujemy jedną tutaj od przeszywania. No, nie zmarnujemy, bo coś zawsze uderzymy. Odzyskano. Tutaj pięknie, jeszcze spowolnienie dostał. No właśnie, tak czułem, że on teraz już będzie atakował naszych. No to czas się z nim rozprawić na dobre. Okej, idziemy. Myślę, że ten żywiołak ognia to dobry pomysł. Kurczę, fajnie byłoby się takiego czaru na stałe nauczyć. Ogłuszenie, porażka. No okej, dobra. Nie szkodzi, nic nie szkodzi. Spowolnij cel, może jeszcze się uda na niego tutaj. Jest. Roderick. Jak ty pójdziesz taranem, obyś ty się mi tylko nie podjarał. To dobrze byłoby, żebyś ty się, chłopie, trochę chociaż delikatnie uleczył. Jeszcze raz, to może niekoniecznie. I teraz taran. Nie, bo staniesz prosto, kurde, w ogniu. Miażdżąca pięść, jednak coś innego. No niestety, dużo mu to nie dało, ale zawsze trochę. Żywiołaczek tam sobie powinien poradzić. W ogóle sobie powinniśmy poradzić. Tak z odcinka, który myślałem, że będzie z pół godziny trwał, zrobi nam się jak zwykle 50 parę minut albo prawie godzina. Kościany baron. O Jezu! Może załatwi Scarlet. Tak może być. Niestety tak może być, że nam załatwi naszą Scarlet. No ale co zrobić? Czekajcie, obrażeń trucizny to ja nie chcę, ale od przeszywania możemy mu spróbować zadać. Ładnie. Fajnie by ją było potraktować teraz czarem leczniczym i myślę, że zaraz to zrobimy. Zapalimy jeszcze tego tutaj fraglesa. Płonie. Płonie to dobrze. Jeszcze ze zwykłej strzały. Niestety nie. Jahan, dobra. Jahan, czaruj, lecz. Wiesz, co masz robić. Nasza tutaj Scarlet, ona musi być wyleczona. Tak jest. Jahan, co my byśmy bez ciebie zrobili? No niewiele, Jahan, niewiele, tak, niewiele. Jeszcze go podjaraj, Jahan. Fajosko. Teraz zrypałem nieźle. Bo Roderick, kurde, się nie ruszył. Dobra, będzie miał punkty akcji na następną kolejkę. Jezu, już mam nadzieję, że on nikogo nie będzie wskrzeszał, a tu jeszcze przyzywa jakieś szkielety. Dobra, ale przynajmniej nie może nas uderzyć.
Jezus Maria. Która Scarlet. Załatw go już, kurczę, na cacy. Tu masz obrażenia od rozcinania, efekt krwawienia. Jedziemy z tym. Krwawienie, efekt to niekoniecznie do niego, ale zawsze to są, kurczę, lepsze obrażenia. Tak, to jest cios, który zazwyczaj trafia. A właśnie o to nam przecież chodziło. Coś ty tu jeszcze miałaś. Zwiększ szczęście i szanse na trafienie krytyczne sobie i wszystkim wokół ciebie. Też można było to szybciej tego użyć. Fucking break, coś tam. A jak? Za mało punktów akcji. Nieistotne. Jahan jak się ruszy, to na bank dostanie wpierdziel. Ten tu jeszcze jest. Jesteś w stanie go Jahan potraktować z laski swojej? Jak najbardziej, widzę. Ładnie. Tego zamrozimy. A, za mało punktów. Dobra, Roderick, teraz tutaj po prostu zrób grę. No to jeszcze raz zrób grę. Ajajajaj, miażdżenie. Lepiej. Któryś tam padł od podpalenia, pewnie następny. To tylko ten nam zostaje. Ach, za mało punktów akcji. Zostawimy ją chyba tutaj w tym miejscu, albo jeszcze kawałek niech podejdzie. Jezu, jeszcze będziemy zbierać z tego pola bitwy wszystko. Nie, ty sobie tu zostań. Tam sobie stój, ty się lecz. Ja pierniczek mu przywaliła. No i co na to powiecie? Kurczę, wydawało się, że walka będzie naprawdę trudna, a jednak daliśmy radę. Tu możemy sobie już śmiało przejść. No właśnie, tak myślałem. Aj, Roderick, czekaj. Też pewnie się wywali, a jak? No, w tobie nadzieja maleńka. Ach! Widziałem, że za daleko. Dobra, troszkę nią podejdę jednak. Może ona tutaj do niego dojedzie, jest. Nasza nadzieja, Scarlet. No, jeszcze ty, ale nie wiem, czy jesteś w stanie go tam sięgnąć. Cel poza zasięgiem. Też musi gdzieś tu przejść. Też się wywaliła. Pudło, pięknie. I znowu pudełko. No, teraz to już będzie, chłopie, blisko twego końca. Jak już Scarlet się do ciebie dorwie, to już po piosence. Dobra, ten też już go sięgnie. Zaczynają się naprawdę, już to mówiłem, chyba że bitwy się robią coraz cięższe. Płoniecie jeszcze, wpadł w ognie, ja też nieraz robiłem takie głupoty. Scarlet, zostaw go. Już się nim zajmą inni. No! Beautiful. Weźmy Jahana, niech on to, kurde, całe pole bitwy ugasi, bo... Ależ to była walka, ależ żywioły tutaj walczyły. Wszystkie po kolei. Złoto. Złoto zbieramy, szerokie czaszki nie. Góra kości, nic tu nie ma. Tutaj też widzę, jest złoto. A tu tron. Nie, na tronie nie chcemy siadać. Złoto chcemy wziąć. What the fuck? Jezus Mario! Już tak patrzymy, to patrzmy. Wzięliśmy coś. Nie. Jezus Maria, Jezus. Zawsze się pomylę. Dobra. Skorodowany. Niezidentyfikowane, identyfikujmy. Telekineza i polihistor. Polihistor, dobra. Czyli identyfikacja. Od razu patrzmy w rynsztunek. Ty masz odporność na truciznę, telekineza. To ci wystarczy. Ty masz tutaj odporność i polihistor też. Jahan, ty masz inteligencję, ten.
Scarlet, ty masz odporność na truciznę, odporność na wodę. No i weź tu, kurde, bądź... No, w sumie nie musimy nic tutaj wielce robić. Już taka drużyna ma pierścienie, że nic nie potrzebujemy. Na to wygląda. Drewniany kołek, złoto. Oczywiście złoto pozbiera... O, ależ tutaj jest. Tutaj jest dopiero tych przedmiotów. Drewniany kołek też wezmę. Teraz tak. O właśnie. Identyfikujmy. Zobaczmy teraz, co tu mamy. Jakiś pierścień. Inteligencja i spostrzegawczość. Karwasze. Plus 2 do inicjatywy, 18 punktów wytrzymałości. Ja to muszę brać. Co to jest? Najtwardszy minerał w całym Rivelonie. Bierzemy, to się akurat na pewno. To się na pewno może nam przydać. Ekwipunek ostatnio dodane. Karwasze, pierścień i łuk. Karwasze, pierścień, łuk. No na pewno łuk to sprawdźmy u niej, ale nie sądzę, żebyśmy tu mieli cokolwiek wymieniać. Akurat tego nie zidentyfikowałem. No właśnie, to jest gorsze od tego, który ona posiada, no więc tu nie ma co wymyślać. Karwasze jeszcze były. No proszę, plus 2 do inicjatywy, 18 punktów wytrzymałości. Czekajcie. Ty masz chyba zbyt dobre na sobie. Telekineza i wytwarzanie, ale ta telekineza to mi akurat jest potrzebna. Inicjatywa w sumie też by się przydała. Jahan, zobaczmy jeszcze, jakie ty masz te karwasze. 2 do inicjatywy. Telekineza, tobie to niepotrzebne. On ma telekinezę i 2 do inicjatywy, a tu będzie miał 2 do inicjatywy i 18 punktów wytrzymałości. Dobra, i tak to sobie zostawimy. Roderick, ekwipunek. Jeszcze coś mieliśmy. Pierścień. Inteligencja i spostrzegawczość. Inteligencja, jedyne komu się może przydać, to naszemu tutaj siła i polihistor. No to mu niepotrzebne rzeczywiście. Inteligencja i spostrzegawczość, jak najbardziej tak. No bingo. Elegancko, bajerancko, dobra. Włos, niech będzie. Góra, klucz do wschodniej skrzyni. Tam gdzieś była ta skrzynia. Klucz do wschodniej skrzyni. Tu już nic nie znajdziemy. Tu już też nic nie znajdziemy. W zasadzie można powiedzieć, że mamy tutaj wszystko. Klucz do wschodniej skrzyni. Kurde, teraz weź pomyśl, gdzie to było. Zrobimy sobie szybki zapisik. Ale walka była ciężka. Walka była ciężka, ale w sumie dobrze, żeśmy go pokonali. Czyżby to... Tak, wschodnia królewska skrzynia, ale myśmy to otworzyli. Z tego, co kojarzę, już żadnej tutaj więcej skrzyni nie było. Chyba wszystkie właśnie wzięliśmy. Tak mi się coś ich wydaje. Tu nie ma żadnej skrzyni. Tam też żadnej skrzyni nie było. Tutaj wszystkie wzięliśmy. Skrzynia w domu z pułapkami puste. Tu była jeszcze ta skrzynia, czekajcie. No właśnie, on jej tutaj nie widzi. Zrobimy tak. Wstańcie se wszyscy tutaj. Na chwilę wezmę Roderika. O tak, jak się miało nie uruchomić. Skrzynia w graciarni. Nie, myśmy kurde wszystkie skrzynie tutaj odkryliśmy. Tam nic nie ma, jestem przekonany, no widać nawet stąd, dobra. W tamtym pokoju też już nic nie ma. To chodziło o tą... Jest! Ach, jest tam skrzynia. Piernicze.
Ależ to wszystko nie jest takie proste, jakbyśmy sobie... O Jezu, jakbyśmy sobie wyobrażali. Ale zgardołeś! Dobra, wiem gdzie ta skrzynia jest i to jest może i najważniejsze. Zapraszam do mnie, całą ekipę. Ja sobie tą skrzynię już spróbuję poza kamerami otworzyć. Jesus, tak tu wyszło sporo tych minut. Na razie, cześć, pa!